Paramacinka z Giełdamex, która oferuje możliwość handlu bez KYC. I witam serdecznie z tej strony Krypto Anonimi, Zaczynamy szybkie wiadomości ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Pamiętajcie, że wszystko co mówię to moje prywatne stanie i zaczynamy. Chwila, chwila, przerwa na stop-klatkę. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to zastanów się, czy nie warto i lecimy. Bitcoin 26 tysięcy dolarów i jest praktycznie na zero w ostatnich 24 godzinach, 0,5% wzrostu. Ether też. Dleciutkie procenta i wynosi 1639 dolarów. Zobaczmy sobie, co najlepiej sobie poradziło w ostatnich 24 godzinach. I mamy tutaj Stellar 4,9%, Hex 3,44% i Kucoin 2,85%. Najgorzej poradziła sobie Gala, Torchen i RLB. odpowiednio 8,77% na minusie, 6,25% na minusie i 6,15% na minusie. Tak to wygląda, cały market cap zyskał praktycznie to samo co Bitcoin, tyle samo procent, pół, proc pół procenta dokładnie i to jest 1 bilion 80 miliardów dolarów. Zobaczmy jakie krypty mm, Przejdźmy sobie na wykres, zobaczmy co tutaj się dzieje. No a dzieje się, że nic, standardowa, standardowa marazm po Upadku tutaj, szybki wyszczał na wiadomość, powrót, no i sobie dalej tym trendem siedzimy na 26 tysiącach. Ja tutaj sobie zaznaczyłem cyklicznością, gdzie tutaj mamy halving w okolicach 1 kwietnia. Teraz nam, patrząc po blokach, halving teraz nam przypada na okolice 8 kwietnia, ale pamiętajcie, to się co chwilę zmienia, ponieważ bloki czasami wpadają szybciej, czasami wolniej, jak trudność w zależności czy dzisiaj koparnie odłączają, czy przyłączają, a wyrównanie algorytmu trudności jest dopiero co dwa tygodnie średnio, więc e, dlatego ta data się co chwileczkę przesuwa. E, zaznaczyłem sobie także jeszcze na wykresie potencjalne szczyty i potencjalne dołki. Potencjalny szczyt tutaj zaznaczyłem na okolice... Czemu mi się tu data nie wyświetla? Halo? tu powinna być data na okolice października 2025, no i dołek rok później. Zobaczymy, że się spełni. Tutaj mam jeszcze swoje kwadraciki, które to pokazują. No dobra, na tym laptopiku to ciężko może będzie widać. Przechodzimy sobie już do analizy, może, aha, nie do analizy, go wiadomości, może jeszcze jednak wspomnimy o złotówce, która troszeczkę się osłabia. Ma za dolara musimy zapłacić 4,14, no całe 4,138 138, тысячных a za dolara musimy zapłacić 4,465 tak to wygląda a my przechodzimy sobie już do kalendarza w następnym tygodniu będziemy z ciekawszych rzeczy będziemy mieli w środę decyzje w stroje 100% w Polsce wskaźniki PMI i SMF w Stanach Zjednoczonych i decyzję w stroje 100% w Kanadzie tak wygląda środa w czwartek zdeklarowani wstępnie bezrobotni i zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych a koniec tygodnia piątek PKB Japonii i wskaźniki CPI w Niemczech Miesiąc do miesiąca. No i dobrze, moi drodzy, przychodzimy do analizy, żeby to było szybkie wiadomości. Zacznijmy sobie od autostrad, który A1 stała się. Halo, halo o, A1 stała się za darma od początku września, nie będzie już tego odcinka płatnego tam, gdzieś między właśnie Toruniem a Gdańskiem, był jak dobrze kojarzę. Teraz będzie można jechać za darmo przez całą A1. To tak informacyjne. Informacyjnie także, że kancelaria prezydenta kupiła za 619 tysięcy ryb, a bardziej skontraktowała, bo to jest kontrakt na 36 miesięcy. 1,7 tony łososia, dorsza, tyle samo sandacza, 60 kg paluszków ryb, 150 kg kredetek, blisko 9 ton yy, specjałów. Rybnych. Mm, I dajcie mi znać może w komentarzu, co wy czujecie na ten temat, bo teoretycznie politycy mają swoje wypłaty. A ja nie podejrzewam, że kto poszło cokolwiek z ich wypłat, tylko z pieniędzy państwowych. I czy tak powinno być? No, nie bardzo. Dobra, moi drodzy, lecimy sobie już do Kongres kongresmenów z USA i oczywiście najgłośniejszej sprawy, jaka istnieje, czyli ETF-u. Kongresmeni oficjalnie protestują przeciwko polityce SEC-u. To jest bardzo ważna wiadomość. To jest to już, o tym samym mówiłem, kiedy był Gary Gensler na przesłuchaniu w kongresie, bo tam było widać, jak go miażdżyli, a on odpowiadał naprawdę tak, jakby ktoś mu to tak kazał mówić, bo raczej mm, mało inteligentni ludzie nie dostają się na takie Stanowiska, chyba, że są wpychani jako yy, marionetki, ale wiemy doskonale, jak Gary się wypowiadał na temat yy, kryptowalu. To wykładam na ich tematy yy, na studiach, i nie jest taką osobą. Więc tutaj coś jest głębszego, ale stoi za tym kongres, że on, że SEC nie działa pozytywnie poprzez egzekwowanie ich różnych spraw, które jest niezgodne z prawem, i sądy też mogą to przybijać. I to są bardzo ważne informacje, bo mm, kongresmeni tak rzeczywiście uznali, że powinien być przyklepany ETF o e, przemianę jednostek grayscale na ETF. No, i tutaj może być ciekawa, czy czasem Gary Gensler nie zakończy swojego stanowiska, czy co tutaj się będzie działo, ale i widzimy, że sądy popierają prawo, że SEC działa bezprawnie i kongresmeni tak samo tutaj sobie, mm, sobie na ten temat myślą spójnie, bo bardziej myślą na tym, żeby firmy zostały w kraju, a to dla mnie wygląda ta cała walka SEC jako też teatrzyk. Były przewodniczący SEC-u, tutaj pan Clayton. Clayton, chyba tak się czyta, Clayton twierdzi, że zatwierdzenie funduszu rynku spotowego ETF-a na Bitcoiny jest nieuniknione. No, tak czy siak jest to nieuniknione, czy dzisiaj, czy za 10 lat, bardziej właśnie kiedy? Dużo powstaje takich, coraz więcej powstaje pogłosek, że ten ETF zostanie w 2024 roku zaakceptowany. Jednak doskonale wiemy, jak działają rynki, czego nie możemy być pewni do końca. Ale coraz bardziej poważne instytucje na ten temat mówią i coraz więcej tego jest. I ja też patrzę na to, jakby na wywieranie presji. Na seku, tak? Bo jeżeli już wszyscy mówią, tak, teraz będzie zaakceptowany, tak, to jeżeli nagle znowu będzie odrzucony, będzie jeszcze więcej hałasu. Dlaczego? Dlaczego? Będzie coraz większy nacisk, i to wywo wywo wywoływanie presji przynosi, przynosi skutek, w szczególności kiedy jest to bezprawne działanie. No i lecimy sobie do Swift'u, który eksperymentuje z technologią chaining, jest to bardzo dobrym e, newsem, czyli Swift ogólnie eksperymentuje to ze, ze wszystką kryptowalut, jak sobie czytamy, no nie jest połową, no z kilkoma wiadomo, ale tak czy siak szukają nowych protokołów, nowych różnych, m, badają tę nową technologię, żeby wykorzystać ją do siebie i ewentualnie pewnie stworzyć e, CBDC jakieś globalne albo danych państw. W każdym razie chaining może na tym zyskać. Przejdźmy sobie już do Turcji, gdzie według raportu wychodzi, że połowa Turków inwestuje w cyfrowe aktywa, także mamy, ujawniają, te, to jest raport KuCoin w ogóle i ujawniają, że na przykład 54 Turków, którzy zainwestowali w kryptowaluty osiąga w przeciągu ostatnich dwóch lat jest poniżej 30 roku życia. Więc tutaj widzimy, że poniżej 30 roku życia też w Turcji się interesują osoby. Tutaj jest rozpisany cały artykuł, nie będziemy oczywiście już go sobie każdej grupy wiekowej wymieniać. W każdym razie to jest te informacje wszystkie, które tutaj przedstawiam, jak dla mnie są bycze. Następna o projekt, który wysyłania bitcoinów bez posiadania internetu. Projekt działa, czyli znaczy to jest jeden z takich projektów, tu jest chodzi sieci mesh jakoś tak, na Lightingu to jest, tak? Lighting Network Mesh. Ta sieć jak dobrze kojarzy, ona działa tak, że możesz podpisać transakcję swoim kluczem i ją wpuścić, i ta, każ, będzie się kontaktować z różnymi telefonami, na przykład po plutaczu, po Wi-Fi i tak dalej, aż natrafi na taki, który będzie miał dostęp do internetu i przekaże tą. Transakcją dalej e, albo do SMS-em też e, to działa, że możesz podpisać, i będzie tak długo leciało, aż jakaś telefon e, przekaże, to po prostu będzie miał dostęp do internetu. Bardzo fajnie, to też rozwiązuje wiele problemów i strachu. Co się stanie, jak na przykład pół Polski nie będzie miał internetu? Po pierwsze, bardzo mało prawdopodobne, ponieważ większość kasy świata teraz leży w internecie. I jak wiadomo, nikt nie chce się pozbawiać własnych dochodów, więc tak samo tutaj. By musiało być coś bardziej opłacalnego, żeby tak się stało. JP Morgan, kolejny właśnie głos. SEC zaakceptuje bitcoin ETF. -y, no i z giełd do trzech miesięcy, także z gie... wyciągniętych, zostało 8400 bitcoinów. Ale to jak oglądacie moje wiadomości, to doskonale wiecie. W każdym razie, JP Morgan to ogólnie jak chorągiewka jest, w szczególności CEO i ta jego córka, która mówił, że jest głupia za to, że kupiła bitcoina. No ale w każdym razie, zmienili ogólnie jako spółka zmienili zdanie na temat bitcoina troszeczkę i teraz twierdzą, że też będzie zaakceptowany ten ETF, co też właśnie pokazuje, że kolejny duży przedsiębiorstwo, o tym mówi korporacja, więc daje to do myślenia. Naprawie już koniec Blockchain od Coinbase, oczywiście chodzi o BASE. Mamy rekordowy TVL, czyli rekordową ilość zamrożonych środków postawionych w różnych blokadach typu staking i tak dalej. W DeFi możecie sobie odszukać właśnie na jakimś agregatorze i zobaczyć, jak to wygląda. To się zainteresować, bo możliwe, że jeżeli sieć robi duży TVL już teraz, to w hoście może pojawić się tam ciekawe projekty. Jednak tak czy siak uważajcie, bo jest tam bardzo dużo skamów, no, chyba najwięcej ze wszystkich sieci jak zauważyłem. No i lecimy sobie jeszcze do Katie Wood, czyli CEO ARK Invest, która twierdzi... Która mówi, że AI i Bitcoin zmieni świat. Jestem takiego samego zdania, bo AI będzie bardzo potrzebowało bitcoina, e, takie prawdziwe AI, żeby przykupić kogoś, żeby coś dla nich zrobił, e, na przykład zbudował pierwszą maszynę. No wiecie o co chodzi, myślę, że Sztuczna Inteligencja nie będzie płaciła ani złotem, ani, ani innymi rzeczami, dlatego Bitcoin dla mnie jest na chwilę numerem jeden. No i AI i tak zmienia, będzie zmieniało świat. Na razie to, co widzimy, to są tylko modele. Przypominam, cały czas to będę mówił, to jeszcze jest dalekie od AI a jeżeli istnieje, to my o tym nie wiemy, albo istnieje już tak dobrze, że o tym nie rozpoznajemy różnicy, wtedy będzie naprawdę istniało. Jaj, myślę, że w przyszłości każdy będzie miał swojego robota i ciekawe, czy nawet partnerzy nie będą naszymi robotami, bo będzie sam mógł stworzyć idealnego partnera, który będzie z tym żył. Jest to taka trochę dziwna, eee, i aż straszna wizja, ale może tak w przyszłości być. Szwajcarski bank, oferuje swoje usługi w kry krypto w Hongkongu, chodzi o Seba Bank to szwajcarski bank specjalizujący się w kryptowalutach dostaje właśnie licencję, zgodę e, od regulatora papierów wartościowych Hongkongu, więc Hongkong, Szwajcaria to są właśnie miejsca, Singapur, Dubaj to są miejsca, gdzie na pewno kryptowaluty będą mocno rozwijane, a także Vitalik wyrzuca się z 500 tysięcy mm, nie 500 tysięcy tylko 500, nie dobrze mówię, 500 tysięcy dolarów w tokenach Maker, mm, podobno na treść tego, że y, właściciel, CEO y, Makera. Wyraził się pozytywnie na temat Solany, ale myślę, że to mało prawdopodobne. Bardziej wychodziło na to, że Witalik potrzebuje hajsu troszeczkę, bo i sprzedawał ostatnio trochę eterów, troszeczkę teraz sprzedał makerów, skupił je za 10% taniej niż sprzedał. Co prawda, w Hoście mógł je sprzedać o wiele więcej, więc widzimy ogólnie, że to jest twórca i myśliciel, a nie inwestor. Mu nie jest, on nie myśli już, jak masz hajs tak, na jego tyle co on, to on nie myśli o tym jakoś, żeby pewnie super więcej zarobić, e, ani też nie musi być dobrym inwestorem, tak? bo jednak e, mądre osoby nie są nie, zazwyczaj multimiliarderami. E, a gdyby właśnie mądre osoby były, to Vitalik e, myślę, żeby nie sprzedawał. <laughs> no, ale go nie obchodzi rynek podejrzewam U go obchodzi Ethereum i właśnie e, jak działa jego projekt, i tak powinno być. A zresztą, co ja będę spekulował, co go obchodzi mniej i tak mało, to nie jestem w stanie tego w jakiś sposób udowodnić. Przechodzimy sobie do bitcoina i ilości portfeli, bo mamy aż 48 milionów portfeli, jest to rekord, ale zobaczcie jest jak to mało, tak to są wszystkie portfele, które mają niezerową ilość bitcoina większość z nich też jest zagubiona, może nie większość, powiedzmy jakaś część jest zagubiona. Każdy z nas posiada też kilka, ja posiadam chyba 30-40 portfeli, no ale tak średnio byśmy wiedzieli, że 4 osoby posiadają 4 portfele, to, to wychodzi nam 10 milionów osób tylko, nie? To zobaczcie, na 8 ponad miliardów ludzi na ziemi tylko 10 milionów ma bitcoina. To jest naprawdę to jest naprawdę sam początek tego wszystkiego i każdy, kto mówi, że na Bitcoinie się nie da zarobić. Ee, no to pozdro dla niego, może sobie tak myśleć, może ma rację, ale ja myślę, że szybciej straci pieniądze, niż zarobi duże. Bo najpoważniejsze jest nie tracić pieniędzy, e, ale to nie równa się nie ryzykować broń Boże, bo bez ryzyka nic się nie uda zyskać. Dobra, przechodzimy do analizy. Bitcoin przetransferował przez ostatnie 24 godziny 1 miliard 464 miliony. To dlatego, że niedziela, ale mamy duży hashrate, bo 431 egza haszy. Mempool 4, 9, Gwei ostatni blok przez cały dzień około 10-14 satoshi za byte, czyli taniutko. To jest około mm, 36 centów, więc takie złoty 30, zł 50 dzisiaj płaciliśmy za przesył Bitcoina. Na Ethereum 12 Gwei i doszło nam do sieci. 9, 923 etery. No, bo mało się spalało. Wpływa także nam 3100 bitcoinów i 1000 eterów oraz 20 milionów w stabilnych walutach. Wolumen na futuresach wynosi 44 miliardy dolarów, troszeczkę się podniósł, no i 200 tygodniowa średnia krocząca, za się teraz zwalczymy, teraz jest dla nas oporem, bo bitcoin ma 26 tysięcy, a cel 200 tygodniowa średnia krocząca ma 27 500. No ale to jest normalne, ten wykres będzie się wypłaszczał, no i przejdźmy jeszcze do strachu, i chciwości, który oczywiście opadł po tym krótkim wyszczale, tak jak mówiłem, wchodzi z powrotem w strach. I mamy tutaj 40. I z tokenów, które się odblokują, warto spojrzeć na epcoina, bo zobaczcie, tutaj aż 11. Procent zostanie odblokowane. Jest to spora ilość, więc wszystkich posiadaczy y, zastanówcie się, co z tym robicie. Oczywiście, to nie są porady, wy tylko ja tylko was informuję. I tutaj macie także ID 646% y, się odblokuje za 18 dni, a Ape, Apecoin za 13 dni. No i na koniec. Poziomy 27 tysięcy za bitcoina mamy aż wystawionych 13 800 bitcoinów na sprzedaż za tą cenę, a na zakup 15 000 bitcoinów przy cenie 25. Między 26 mamy bardzo mało bitcoinów, bo tylko tam, no bo w sumie jesteśmy na 26. Dobrze, moi drodzy, to dziękuję, że zostaje ze mną do końca. Napisz komentarz, zostaw łapkę w górę i życzę Tobie całego miłego weekendu. Hej, trzymajcie Sponsorem się! Wczoraj odcinka była giełda MEX, która oferuje najniższe opłaty transakcyjne ze wszystkich giełd.